Dzień dobry, jest 7 rano i wyszłam na spacer, bo to jest moje postanowienie, żeby codziennie rano chodzić na słońce, jak jest już ładna pogoda. Lecę właśnie na zajęcia jogowe do jogowo studio. Mam karnet na 8 zajęć i postanowiłam, że chcę co najmniej raz w tygodniu chodzić na jogę, bo samemu ciężko mi się zabrać tutaj w domu. Jest mnóstwo praktyk dostępne na internecie, ale zawsze mam takie, że wolę zrobić jakiś taki trening siłowy, taki wiecie, mięśnie i siła, niż właśnie taką jogę, ale zajęcia właśnie pozwalają mi tak przełamać się i mam nadzieję, że może tak zaowocuje jakąś taką miłość do jogi. To będą moje trzecie zajęcia i się spóźnię, więc idę, jadę na rowerze, bo jest przepiękna pogoda. To mój jogowy set. Oczywiście, że jestem spóźniona. Mój ulubiony czas w miesiącu, czyli rozliczenie miesiąca. Jest godzina 10:30 i właśnie się pozbierałam i wychodzę dzisiaj na piknik. Stworzyłam ostatnio, mówiłam o tym na Instagramie, że szukam znajomych w Warszawie i stworzyłam taką grupę, udało mi się, przez TikToka, którego dodałam, że szukam osoby o podobnym vibe'ie albo po prostu osoby, które tak samo chcą spędzać czas, mają taką samą wizję na fajne spędzanie czasu, więc zebrałam ludzi różnych, studiujących, pracujących, łączy nas tylko ta myśl i ta wizja takiej paczki znajomych i uznałam, że nie ma co, trzeba spróbować, trzeba wyjść i zobaczymy. I pierwszy raz się wszyscy spotkamy. Jestem mega ciekawa. Trochę się stresuję, ale tak pozytywnie. Tak nie umiem się doczekać na spotkanie. Jestem taka podekscytowana. Ubrałam się, dzisiaj ma być 28 stopni. Pójdziemy na pola mokotowskie. Wzięłam jakiś kocyk na piknik i cieszę się. Nie chcę się spóźnić, więc jadę. Okulary mam vintage z targów, top jest z lumpeksa, jeansy moje ulubione, szukam innych, ale nie wiem, czy znaleźć. Torba z Washed, to jest sustainable marka, polska, młoda i New Balance. Thank you.
wróciłam ze spotkania. Na zewnątrz chyba jest 28 stopni. Przebrałam się w t-shirt luźny. W ogóle kupiłam go na Vinted i przy otwieraniu paczki go rozcięłam. Ale wróciłam ze spotkania i uznałam, że opowiem skąd to spotkanie. Nie chciałam jakoś nagrywać, bo nie wiem, czy ktoś chce być w ogóle na kamerze i tak dalej. Miałam taki problem, że nie wiedziałam, jak poznawać tutaj ludzi w Warszawie, ponieważ nie studiuję i nie mam żadnego takiego środowiska, takiej przestrzeni do naturalnego poznawania ludzi. Chciałabym mieć znajomych, póki tutaj jeszcze jestem w Warszawie i uważam, że jest mega dużo młodych, ciekawych osób, które tak samo jak ja nie mają albo myślą, że nie mają z kim wyjść. Właśnie narodził się pomysł, żeby nagrać TikToka, w którym pokażę, jaki jest mój vibe, na czym mi zależy, co jest dla mnie takim pomysłem na fajne spędzanie czasu i dodałam po prostu zdjęcia z Pinteresta z takiego aesthetic. Wrzucę tutaj tego TikToka i mega dużo osób się odezwało, że właśnie z Warszawy, że też szuka i również zrobiłam tak, że w komentarzach podam różne miasta i ludzie tam piszą i mam nadzieję, że może coś z tego wyniknie. To było coś niesamowitego, bo jeżeli każdej osobie podoba się taki sam pomysł jakby na znajomości, na przyjaźnie, sam fakt tego po prostu potrafi połączyć ludzi. I właśnie tak wyszło z Warszawą, dużo osób do mnie pisało, zaczęłam dodawać ludzi do grupy na Instagramie i nagle wyszło ograniczenie, że można tylko 30 osób, więc trochę też tak dzisiaj o tym rozmawialiśmy, że nic nie dzieje się tak bez powodu i że może ta grupa 30 osób właśnie tak miała wyglądać i trafiły do niej takie osoby, które miały trafić i jestem mega ciekawa, jak wszystko się rozwinie. To właśnie było pierwsze spotkanie. Jestem tak szczęśliwa, że wszystko się udało i mamy tyle planów, co robić, pizza night i tak dalej, jakaś yoga, przejście na Wisłę, na imprezy, na silent disco. Nie wiem, po prostu cieszę się z dzisiejszego dnia. Jest to coś niesamowitego, jak internet potrafi przełożyć się na coś realnego. I ja miałam ten taki okres, gdzie odkąd się przeprowadziłam, nie szukałam znajomych, miałam też taką bezsilność, bo sobie tak tłumaczyłam, że nie mam właśnie środowiska, żeby poznawać ludzi i nie wiedziałam, jak się za to zabrać i miałam jakieś takie obawy i miałam też takie w głowie, że ludzie odbierają energię i jakoś tak jakby przyjaźnie ani znajomości nie miałam ich tak na pierwszym miejscu w głowie. Jakby wiedziałam, że są ważne, ale nie były dla mnie najważniejsze, bo wydaje mi się, że skupiałam się na innych rzeczach. Nie brakowało mi też tych takich kontaktów, ale z czasem tak myślałam, że kurczę, jest tyle ludzi w moim wieku, ogólnie ludzi, z którymi na pewno załapałabym świetny kontakt. Można się wymieniać różnymi poglądami, po prostu rozmawiać. Zawsze lubiłam przebywać wśród ludzi. Wydaje mi się, że tak pandemia u mnie trochę pozmieniała w głowie, że zrobiłam się taka bardziej wygodna. Teraz tak czuję, że okej, to jest ten moment, żeby zacząć nawiązywać znajomości, bo lubię to. I pomimo, że uwielbiam spędzać czas sama, to są rzeczy, które są świetne do robienia z grupą ludzi. Bardzo dużo wnoszą do życia naszego, dobre znajomości i dobre przyjaźnie, ale staram się też zachować taki balans, żeby to tak nie przechodziło z bycia zamkniętym i tak dalej, skupienie się na sobie, do, że na przykład codziennie będę wychodziła i będę dla wszystkich dostępna, żeby nie zaniedbywać ani jednej, ani drugiej rzeczy, bo można w życiu robić wszystko i chodzi właśnie o balans. Na przykład dzisiaj trochę rano popracowałam, później wyszłam, teraz znowu siadam do pracy, bo każdy też z nas, co się spotyka, każdy ma swoje życie i też tak działają przyjaźnie, znajomości, jak się jest dorosłym, że każdy jednak ma to swoje życie, ale później fajnie jest spotkać się i tak po prostu spędzić fajny czas. Jutro wychodzę na śniadanie, spotkać się z moją Nicolettą, czyli moją jedyną znajomą przyjaciółką z Warszawy, którą uwielbiam, ale dzisiaj chcę jeszcze popracować. 17 prawie, jest piątek, więc też planuję odpocząć. Zrobiłam wodę z chia z kostkami lodu i cytryną, bo jest tak gorąco. Nie wiem, jestem taka zadowolona z dzisiejszego dnia. Będę robiła na obiad ziemniaczki z mojego foodbooka, pieczone ziemniaczki.